Chciałabym Państwa przede wszystkim najpierw zaprosić I powiedzieć parę słów o modlitwie, którą za chwilę zaśpiewam, bo historia tej pieśni jest bardzo ciekawa. Najpierw usłyszałam ją na YouTube. Moja koleżanka mi wysłała. Piękny chór śpiewał. I tak mi się ta pieśń spodobała, że mówię, słuchaj, czy masz nuty? Ona mówi, no nie mam nut. Więc sprawdziłam, chór był z Kijowa. Znalazłam na Facebooku ten chór, napisałam wiadomość, nie licząc na to, że dostanę. Na drugi dzień budzę się, nuty są u mnie w e-mailu. Także nuty, ta modlitwa jest prosto z Kijowa. Chór wykonał ją w katedrze w Kijowie. Jest to modlitwa do Bogu Rodzicy. Mówi o tym, żeby Matka Boska broniła ręką, swoją świętą ręką ludzi, którzy giną na wojnie, żeby ochroniła naród ukraiński i powstrzymała wrogów.
Sympatycy parafii św. Stanisława Kostki, jak i ojciec Dawid Dawid.